Moi drodzy, witam Was w dzisiejszym codzienniku biblijnym w piątek, 5 stycznia, a witam Was słowami, które znajdujemy w dwóch tekstach w Starym Testamencie, w Księdze Zachariasza w 8 rozdziale, w 21 wersecie. Pójdźmy przebłagać oblicze Pana i szukać Pana zastępów, ja także pójdę. I słowa nowotestamentowe w Księdze Dziejów Apostolskich w 16 rozdziale w wersecie 15. Gdy Lidia została ochrzczona, także i dom jej, prosiła, mówiąc: skoroście mnie uznali za wierną Panu, wstąpcie do domu mego i zamieszkajcie. Te słowa prowadzą nas przez dzisiejszy dzień. Chciałbym, żebyśmy skupili się zwłaszcza na tych słowach z Dziejów Apostolskich, słowach o Lidii, o kobiecie, która została chrześcijanką, która została ochrzczona razem ze wszystkimi domownikami, bo tam jest mowa o tym, że cały jej dom został ochrzczony, czyli nie chodzi tu rzeczywiście o cegły i meble, ale o ludzi, którzy z nią mieszkali, czyli prawdopodobnie jej rodzinę. I odpowiedzią jej na chrzest, na to Boże prowadzenie w Duchu Świętym jest to, że daje zamieszkać w swoim domu tym, no, którzy ją ochrzcili, tym, którzy zwiastowali Chrystusa w jej obecności. Taka jest jej odpowiedź na Boże wezwanie, taka jest jej odpowiedź na działanie Ducha w jej życiu. A jak może być nasza odpowiedź na to działanie? W jaki sposób Duch Święty może działać w naszej codzienności? Jakimi gestami możemy dziękować Bogu za zbawienie i za okazaną łaskę? Tych gestów może być wiele. One mogą przybierać bardzo drobne i niepozorne formy, ale mogą też być gestami wielkiego miłosierdzia, wielkimi rzeczami, które czynimy. Ale niezależnie od tego, czy są to małe, czy pozornie wielkie rzeczy, to myślę, że tak naprawdę to każdy z naszych czynów, wszystko to, co robimy z Ducha Bożego, wszystkie gesty, w których kierujemy się chrześcijańską miłością, myślę, że one wszystkie mają w sobie coś wielkiego, coś szlachetnego i że warto się nimi kierować w życiu na co dzień. Odpowiedzią Lidii było to, że dała schronienie tym, którzy ją duchowo prowadzili. Naszą odpowiedzią może być cokolwiek. Najważniejsze jest to, żebyśmy w naszej wierze, w naszym doświadczeniu Chrystusa, doświadczeniu Ducha Bożego też działającego w naszym życiu, abyśmy nie ograniczali tego działania jedynie do nas samych. Bo nie zostaliśmy powołani do tego, abyśmy byli samotni, ale zostaliśmy powołani do wielkiej wspólnoty, do wspólnoty, którą jest Kościół. I w tej wspólnocie mamy działać, tej wspólnocie Kościoła też służymy. I to w Duchu Świętym, Duch Święty zachęca nas do tego, abyśmy potrafili żyć i wspierać tych, którzy są, jak to ujmuje list do Galacjan, naszymi domownikami wiary. Życzę nam błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem.